tutaj na samym końcu. Matko Boska, no mówiłaś, że zaprosisz znajomych, ale nie sądziłem, że aż tylu. Dzień dobry, dzień dobry. Będzie nas bardziej widać. Dzień dobry, witamy wszystkich, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie wiem, tak nie da się stanąć, żebyśmy do kogoś plecami nie stali tyłem. To może tak bokiem stali do wszystkich. Przepraszamy, witamy Państwa serdecznie. Zaczynamy sobotnie wydanie programu W Kontrze. Ale jak zaczynamy? No ale wow, w jakim towarzystwie. Lekarze, pielęgniarki, studenci medycyny, fantastyczny chór, czegoś takiego jeszcze nie było. Zaznaczmy, że to jest tylko skromna reprezentacja, tak, bo cała ekipa liczy już chyba ponad 50 osób. Tak, maestro też jest z nami. Porozmawiamy już za chwilę nie tylko o pięknym śpiewie, o wyjątkowych wykonaniach, ale o tym też, że niesiecie dużo radości. Nie mam dziś tego, trudno, ale to wczesna ogarnąć, pora tak jeszcze. Jest. Witamy Państwa serdecznie, kłaniamy się nisko. Kasia Ciepielewska. Łukasz Sobolewski. Zapraszamy na program W Kontrze. Rzecznik prasowy Mendisi Cantares, przybyt chór. Dzień dobry, witam. Każdy chce zadać pierwsze pytanie. Patrz, jak ja z emocji. Może ty, ja się uspokoję. To było naprawdę duże logistyczne wyzwanie. Szapoba dla naszej ekipy, dla realizatora, dla wydawcy. Wszyscy tutaj przepięknie. Są lekarze, są pielęgniarki, tak? Jak już wspomniałaś. Tak, jeszcze pełne spektrum. Mamy logopedę, mamy fizjoterapeutę. Mamy swoje zadanie, bo to by nie poszło tak szybko. Cieszymy się, że możemy tak działać i to są szybkie projekty, dlatego jest nas tyle i każdy robi coś dla tego chóru. Słuchajcie, to ja do was na próbę wpadam z moimi plecami, a tak, wy do nas ja przyniosę kanapki. Dziękujemy. Właśnie. Super, tak. W grudniu bardzo chętnie spotkamy się z wami raz jeszcze. Natalia się uspokoił. Palmowska, proszę bardzo, tuż obok. Cześć Natalio, dzień dobry, witamy. Razem z moim doktorem, który jeszcze trochę zaspał. No tak. Pan Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej z nami. Dzień dobry, witamy panie Michale, kłaniamy się nisko o poranku. Dobry, piękny obraz. Nie wiem, czy widział pan tego pieska. Właśnie, czy jest szansa, że my będziemy tak samo przeżywali ten mundial? No Pirlo nie mamy, ale mamy Lewandowskiego i inne. Lewy, Zieliński, Krychowiak. Będą takie emocje, pospadamy z kanapy nieraz. Jak pan to czuje jako ekspert wybitny? No czuję, że powinno być dobrze, że...